Ewangelia, która jest przeznaczona na tę niedzielę, ukazuje nam Pana Jezusa, który mówi o warunkach niezbędnych do tego, aby Go naśladować, aby być podobnym do Niego, aby żyć Jego życiem. Właśnie o życiu jest ta Ewangelia. To słowo jest w niej wyeksponowane w sposób bardzo zasadniczy, gruntowny, bo właśnie Jezus mówi o tym, że kto chciałby swoje życie znaleźć, zachować je dla siebie, ten je straci. A kto natomiast straci swe życie z powodu Ewangelii, z powodu Jezusa, ten je tak naprawdę odnajdzie. Jak w takim razie chrześcijanin ma żyć? Odpowiedź jest, można powiedzieć, bardzo prosta. Życie chrześcijanina to jest to życie w Bogu. Nie jest to życie obok Boga, nie jest to życie naprzeciwko Boga, ale jest to życie w Nim, w Chrystusie. On nas otacza, On nas przenika, On jest nad nami, On przenika tak jak duch głębokości naszego serca. I dlatego, aby zrozumieć tę dzisiejszą Ewangelię, powinniśmy wejść w najbardziej intymny wymiar naszego bycia. Tak jak święty Augustyn powiedział kiedyś: Boże, szukałem Ciebie na zewnątrz, a Ty byłeś we mnie. Zrozumieć Chrystusa to znaczy pokochać Go, a pokochać można tylko za pomocą swojego serca. Serca, które również jest umysłem, bo umysł nie jest przeciwieństwem serca. Ojcowie Kościoła zresztą zawsze to pięknie ukazywali. Umysł i serce to jedno. Więc jeśli chcemy rzeczywiście odnaleźć życie, którym jest Jezus Chrystus, wejdźmy do naszego serca, wejdźmy do naszego umysłu, wejdźmy do tej ewangelicznej izdebki, a tam znajdziemy życie.